Bardzo dziękuję wszystkim ojcom za zaproszenie mnie na tą konferencję. Tym bardziej, jak to już mówiłem wcześniej, tym większa radość, że pierwszy raz tutaj jestem. Mam nadzieję, że nie ostatni, więc bardzo dziękuję. Tym bardziej, że tak, tak ważny temat poświęcony postaci męczennika sługi Bożego Księdza Stanisława. Szumińskiego, tak? Nie przekręca. I, I to oczywiście także koresponduje ten temat, ta postać, to męczeństwo z tym zagadnieniem, z którym także mierzyłem się w poprzednich latach, zajmując się kwestią, no właśnie, chrystofobii, czyli tej nienawiści, nie tylko, Ukierunkowanej na wyznawców Chrystusa, ale na postać samego Chrystusa, boskiego Założyciela Kościoła, i ta nienawiść potem rzeczywiście, ta jak miłość promieniuje, ta także nienawiść ma niestety swoje, swoje bardzo złe odniesienia społeczne. Ja chciałbym tą wypowiedź tak, można powiedzieć, podzielić na pewne części, to znaczy najpierw zwrócić uwagę na genezę tej wrogości komunizmu, pojmowanego jako ideologia, jako ustrój państwowy wobec religii, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa, zwłaszcza wobec Kościoła katolickiego, bo mówimy na tych, w odniesieniu do tych ziem, które przez wieki wchodziły w skład Rzeczypospolitej, tej pierwszej Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, ale mimo niewoli rozbiorów, mimo wielu kolejnych fal prześladowań, Zwłaszcza po kolejnych insurrekcjach tłumionych przez Rosję, ten Kościół tam trwał. W ekstremalnie trudnych warunkach, ale jednak trwał. I potem ta nienawiść tego państwa nowego typu, jak mówił o, o, o Rosji bolszewickiej, jej twórca Lenin, no właśnie tam szczególnie była mocno, mocno widoczna. A więc pewne korzenie ideologiczne, spojrzenie na na te najgłębsze korzenie tej nienawiści, i potem przejawy w praktyce, jak to wyglądało już po 1917 roku, kiedy najpierw bolszewicy dokonują, właściwie mówiąc językiem profesora Richarda Pipesa, jednego z wybitnych sowietologów, wewnętrznego podboju Rosji, bo to był taki wewnętrzny podbój Rosji, który najczęściej w podręcznikach jest opisywany jako wojna domowa. Lat 1917-21, ale to był podbój Rosji przez, przez bolszewików. No i aż do tego, co, co sami komuniści potem nazywali tym rozwiniętym systemem komunistycznym. To jest ten okres, w którym także, także żył sługa Boży, którego postać tutaj jest w centrum naszej, naszej uwagi i on bardzo boleśnie doświadczył tego właśnie, tej, tej wrogości i tej nienawiści. Ksiądz doktor Stefan Wyszyński w swojej książce, którą opublikował w 1938 roku pod znamiennym tytułem Inteligencja w straży przedniej komunizmu, napisał taką, taką definicję rewolucji, zwłaszcza w odniesieniu do rewolucji komunistycznej, że rewolucja, jak pisał, nigdy nie jest czymś nieoczekiwanym i nagłym, tylko jest przygotowywana przez y, trwającą długo pracę rozkładową, ewolucję wewnętrzną w dół. Rewolucja jest zorganizowanym barbarzyństwem, któremu przeciwstawić się może jedynie zdrowy duch całego społeczeństwa. Koniec cytatu. Zorganizowane barbarzyństwo, długotrwała ewolucja wewnętrzna w dół. Praca rozkładowa, proces, który trwa, chociaż nie jest od razu widzialny, ale trwa podskórnie. To są, można powiedzieć, takie słowa klucze podstawowe pojęcia, które powinniśmy, no w ogóle, oczywiście, do wszystkich przewrotów rewolucyjnych jest stosować, ale zwłaszcza do rewolucji komunistycznej. Ta ewolucja wewnętrzna w dół, czyli obniżanie przede wszystkim Standardów moralnych, duchowych, co jest, co jest rzeczą najważniejszą, a często umyka uwadze różnych badaczy zajmujących się dziejami komunizmu, którzy zdają się nie widzieć słonia w składzie porcelany, mówiąc, mówiąc potocznie, to znaczy omyjają rzecz najważniejszą, to znaczy czym był komunizm od początku. Bo trzeba zdać sobie sprawę, że wszelkie prześladowania kościoła. Czy generalnie chrześcijaństwa przez ustrój komunistyczny, w tym pierwszym w dziejach w państwie totalitarnym, jakim była Rosja Bolszewicka, nie było te, to prześladowanie nie było jakąś aberracją, nie było jakimś wypadkiem przy pracy, ale było wpisane w całą logikę tego systemu, ponieważ wrogość do chrześcijaństwa była wpisana. W logikę ideologii komunistycznej. A ta nienawiść brała się no właśnie z faktu, że mamy do czynienia właściwie tutaj ze starciem metafizycznym, starciem duchowym. Jeżeli popatrzymy na, na analizę, której dokonał na kartach swojej encykliki Divinia Redemptoris o bezbożnym komunizmie papież Pius XI, encyklika ogłoszona 19 marca 1910. 1937 roku, no to, tak swoją drogą, to jest jedno z najbardziej, jedno z najbardziej zwięzłych i, i trafnych opracowań sowietologicznych, pozbawionych jakichkolwiek złudzeń co do systemu komunistycznego. To tam widzimy wyraźnie to rozpoznanie, że Ojciec Święty pisze zaraz na początku, i jak gdyby tutaj. Umieszcza zjawisko pod tytułem Komunizm w tej historii długiego trwania, która rozpoczyna się od upadku pierwszych rodziców. I zauważa Pius XI, że no właśnie, mówiąc o komunizmie, analizując także jego straszliwe zbrodnie, nie możemy abstrahować od tego, że na początku jest zło. Zło, niestety, nie tylko metaforycznie traktowane, ale zło, jak mówi papież. No upostaciowione, czyli, czyli, czyli szatan, który działa w ten sposób, kontynuując w sposób straszliwy w wieku XX, to, to dzieło, które rozpoczął z chwilą upadku pierwszych rodziców. To jest właśnie ta perspektywa, której nie wolno zapominać, czyli komunizm jako pewna rzeczywistość duchowa. Ta, to rozpoznanie zresztą nie było obce takiemu wnikliwemu Obserwatorowi, analitykowi systemu komunistycznego, jakim był już zacytowany na początku ksiądz dr Stefan Wyszyński, który właśnie w tej książce z 1938 roku zauważa, że bolszewizm, jak pisze, jest to ruch sekciarski, ateistyczny, wprost pisze ruch antychrystyczny, którego celem jest obalenie. Cywilizacji chrześcijańskiej. To jest najważniejsze. Wszystko inne jest konsekwencją tego, tego zła podstawowego. Chodzi o, 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 o walkę duchową. I dlatego, w tej perspektywie ujmując, nieuchronną, nieuchronne było starcie państwa stworzonego według ideologii marksistowskiej. W wydaniu bolszewickim, starcia z chrześcijaństwem, które oczywiście w warunkach Rosji miało przede wszystkim postać cerkwi prawosławnej, no ale jeżeli mówimy o ziemiach dawnych litewsko-ruskich litewsko Rzeczypospolitej, no to mamy do czynienia z kościołem katolickim. I to jest, to, jest ta, to jest ta podstawowa rzecz, o której trzeba, musimy pamiętać, bo inaczej nie zrozumiemy istoty rzeczy. Ja w swoim tekście, który jest częścią tego opracowania, będącego plonem tej konferencji, wspominam też o tych no, wprost satanistycznych fascynacjach młodego Karola Marxa, twórcy ideologii tak zwanego socjalizmu naukowego czytaj komunizmu. Prawda? To jest notabene dla dzisiejszej Nowej Lewicy właśnie ten tak zwany młody Karol Marx, jak oni sami piszą, jest tym głównym punktem odniesienia. Czyli. Motorem rewolucji, motorem rewolucyjnego, rewolucyjnej dynamiki jest wojna wypowiedziana Bogu. I w związku z tym także tym, którzy wyznają Boga objawiającego się, Boga osobowego, Boga, który najpełniej objawił się w Jezusie, Chrystusie. I to jest, to jest, to jest bardzo widoczne. Widzimy to także w samej biografii twórcy bolszewickiej Rosji, Włodzimierza Lenina, który w młodym wieku już traci wiarę, już nie praktykuje i osobiście uważa, uważa religię chrześcijańską właśnie za, jak gdyby traktuje religię chrześcijańską nie tylko z nienawiścią, ale jeszcze dodaje tą specyfikę bolszewizmu, czyli pogardę. No bo Karol Marx w tym swoim słynnym zdaniu mówi, że religia to jest opium dla ludu, a Lenin mówi, że religia to jest gorzałka dla ludu. I, I to jest, to jest, ta, to jest ta, ta podstawowa rzecz, prawda? Czyli, mamy do czynienia w przypadku komunizmu z rzeczywistością, ze starciem na polu duchowym. Zresztą, jeżeli popatrzymy na późniejsze lata funkcjonowania systemu komunistycznego, zwłaszcza w Rosji Sowieckiej, no to widzimy to, to takie, można powiedzieć, parareligijne. Przejawy funkcjonowania tego systemu. Jakieś swoiste małpowanie na przykład kultu chrześcijańskiego, tworzenia jakiegoś para kościoła z partii komunistycznej. Ten kult na przykład przywódców sowieckich, ten kult chociażby Lenina, prawda, którego zabalsamowano i ciągle zresztą jest tam do oglądania, w każdym razie to, co z niego zostało, na Placu Czerwonym w Moskwie. Nieopodal jest odbudowany piękny Sobór Chrystusa Odkupiciela. A nieopodal jest mauzoleum Lenina, człowiek, człowieka, który, który wydał wyrok śmierci na cerkiew w i generalnie na chrześcijańskie oblicze Rosji. No ale ale to jest właśnie ta podstawowa, ta podstawowa rzeczywistość, która no, właśnie nie umykała tym, którzy, którzy patrzyli bardzo trzeźwym okiem na tą rzeczywistość stworzoną, czy tworzoną w Rosji po 1917 roku. Ta encyklika Divini Redemptoris ukazała się niemal 20 lat po, po stworzeniu przez Lenina jego partię, no właśnie tego pierwszego systemu totalitarnego i nieprzypadkowo papież Pius XI w odstępie paru dni. Opublikował dwie encykliki, które traktują właśnie o dwóch systemach totalitarnych, bo mamy o Divinie Redemptoris o bezbożnym komunizmie, i mamy encyklikę także z marca 1937 roku, Mitbrenender Zorge, poświęconą potępieniu ideologii i praktyki niemieckiego narodowego socjalizmu, którego twórcy na czele z przywódcą III Rzeszy Niemieckiej nie ukrywali swojej fascynacji Rosją Bolszewicką. Tym właśnie systemem stworzonym przez, przez Lenina i jego naśladowców, nie tylko w aspekcie stworzenia systemu, który uczynił z powszechnego terroru fizycznego zwyczajne narzędzie władzy i pewną też, pewien instrument inżynierii społecznej, ale także jako, jako system, który no właśnie rozpoczyna budowanie od nowa. To jest, proszę Państwa, marzenie wszystkich rewolucjonistów i wszystkich rewolucji. Jak mówił jeden. Jeden z deputowanych jakobińskich w czasie rewolucji francuskiej cytuje: W naszej mocy jest rozpocząć świat od nowa, stworzyć świat od nowa. To jest ta pokusa demiurgiczna. Pokusa bycie jak stwórca. Nie muszę przypominać, kto, jak, jak, jak uczy pismo święte, kto pierwszy zachęcał ludzi słowami: Będziecie jako Bogowie. Prawda? I to jest. I to jest, jak uczył zresztą święty Jan Paweł II w swojej wspaniałej encyklice Fides et Ratio z 1998 roku, w tym grząskim, na grząskim gruncie, no właśnie nihilizmu i takiej ekspansji tej pokusy demiurgicznej, to jest najpodatniejszy grunt na tworzenie totalitaryzmu. Wszystko rozpoczyna się w 1917 roku, i to uderzenie, to prześladowanie, które rozpoczyna się wtedy w Rosji, które jest, jest rozpoczyna się można powiedzieć także językiem Jana Pawła II, taki ten ekumenizm męczenników wtedy, w 1907, od 1917 roku w Rosji, bo giną, giną wyznawcy Chrystusa, którzy należą i do cerkwi prawosławnej, i do kościoła katolickiego, bo przede wszystkim oni. On, on rozpoczyna się pod takim niewinnym hasłem, i to jest też bardzo charakterystyczne, żeby poznać kontekst historyczny. Ponieważ jeden z pierwszych dekretów komunistycznego rządu, bolszewickiego rządu, czyli Rady Komisarzy Ludowych, dekret z 23 stycznia 1918 roku, przewidywał tak zwany rozdział Kościoła od państwa. Hasło Rozdziału Kościoła od państwa, bolszewicy nie wymyślili, tylko je przejęli. Przypomnę, hasło rozdziału Kościoła od państwa to jest sztandarowe hasło przetaczających się przez XIX-wieczną Europę tzw. Tak wojen kulturowych, kultur kulturkampów. Ten który miał miejsce na ziemiach Polski w latach 70. XIX wieku za sprawą Bismarcka, miał oczywiście swój taki odcień rzecz jasna, bardzo, bardzo tutaj taki ten, tą specyfikę germanizacyjną, ale on należy go widzieć w całości tego procesu. Bo wcześniej rozpoczyna się to w Piemoncie, w Italii, potem są Prusy, Rzesza Bismarkowska, potem Trzecia Republika Francuska, a kończy się Kończy się taką pierwszą rewolucją październikową wieku XX, czyli rok 1910, obalenie w październiku tego roku w Portugalii monarchii, ustanowienie Republiki Laickiej, która, która wzorując się właśnie na tej matrycy stworzonej w 1905 roku we Francji, ustanawia tak zwany rozdział kościoła od państwa. Jakże to... Jeżeli człowiek tak głębiej się zastanowi, jakie tutaj czy nie jest to czasem znak opatrzności, prawda? że te objawienia Matki Najświętszej, które rozpoczynają się w maju 1917 roku, one rozpoczynają się w kraju, który wpisuje jako swoje credo, w cudzysłowiu, i, i, i które implementuje je żelazną ręką państwa laicyzm wojujący pod hasłem rozdziału Kościoła od państwa, właśnie. W tym kraju te objawienia się rozpoczynają, i Matka Boża też mówi w tym kraju o błędach Rosji, które rozleją się na cały świat, jeżeli ten świat nie zostanie i Rosja nie zostanie oddana poświęcona niepokolanemu sercu Matki Bożej. Tu jest na planie historycznym, jest to jednak system naczyń połączonych, ponieważ pod szyldem. Rozdziału Kościoła od państwa trwają bezwzględne prześladowania Kościoła wszędzie tam, gdzie to hasło było implementowane, gdzie było stosowane, czy to w Niemczech Bismarkowskich, czy w III Republice Francuskiej, czy w Portugalii po 1910 roku. Dość wspomnieć, że w momencie objawień w 17 roku w Fatimie nie było żadnego biskupa portugalskiego na obszarze kraju, ponieważ wszyscy byli wygnani. Bo nie podporządkowali się ustawodawstwu laickiemu pod tym szyldem. I parę miesięcy później, w Rosji Bolszewickiej, tworzącej się Rosji Bolszewickiej, nowy rząd ogłasza też to hasło rozdziału kościoła od państwa. Warto, warto zresztą pamiętać, bo może to często też gdzieś nam umknąć, że przynajmniej w pierwszej fazie, Wzorce rewolucyjne, które, do których bolszewicy dążyli, no to często oni właśnie odnosili do, do tych wzorców francuskich. Dość wspomnieć, właśnie to hasło rozdziału Kościoła od państwa, dość wspomnieć, że, że w pierwszej fazie nieoficjalnym hymnem ruchu komunistycznego była Marsylianka. A za nim międzynarodówka, a nieprzypadkowo też pierwsze okręty wojenne floty bolszewickiej były nazwane Danton i Robespierre. No bo tam, tam widziano wzorzec. I postępowano zgodnie z tym wzorcem. Oczywiście, z jednej strony, mamy krwawe prześladowania w, w sytuacji właśnie tego wewnętrznego podboju. Rosji przez bolszewików, którego ofiarami w ramach tego ludobójczego czerwonego tororu, który rozpoczął się od razu, padają w pierwszej, w pierwszej kolejności właśnie te, te podstawowe warstwy społeczne, które były identyfikowane przez Lenina jako reprezentanci starego systemu: ziemiaństwo, oficerowie, szlachta i duchowieństwo prawosławne. To jest rzeczywiście może męczeństwa wtedy. Rozpoczyna się. No ale te prześladowania mają już potem jak władza bolszewicka krzepnie system czy znaczy charakter systemowy. Teraz tutaj trzeba zwrócić uwagę na takie dwie płaszczyzny. Jeżeli mówimy o tym tej wrogości komunizmu w wydaniu sowieckim do chrześcijaństwa a zwłaszcza także że też w tym, w tym kontekście mówimy o Kościele katolickim. Mamy taką płaszczyznę, można powiedzieć, bezpośrednią, czyli uderzenie w struktury kościelne za pomocą różnych aktów prawnych, które potem są bezwzględnie egzekwowane, ale z drugiej strony i takie tło, o którym nam nie wolno zapomnieć, to jest to szersze tło uderzenia w chrześcijaństwo przez komunizm, to znaczy uderzenia. Uderzenie w, w moralność, obyczajowość, która wyrosła z cywilizacji chrześcijańskiej. Ksiądz, dr Stefan Wyszyński, w tej cytowanej książce on mówił, że komunizm w Rosji jeszcze trwa. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze jadą na zapasach cywilizacji chrześcijańskiej, na pozostałościach tego moralnego kapitału, który Pozostał po chrześcijaństwie w Rosji, ale z chwilą, kiedy ten kapitał się wyczerpie, to będzie koniec komunizmu, ponieważ wady wewnętrzne tego systemu są tak ewidentne, że on nie będzie w stanie dalej funkcjonować. A póki co, póki jeszcze ten kapitał moralny, społeczny, obyczajowy, wyrosły z chrześcijaństwa jest, to on jeszcze trwa. Ale ale koniec jest pewny. Tak, i jeżeli popatrzymy na te lata, pierwsze lata funkcjonowania istnienia Rosji bolszewickiej, no to mamy rzeczywiście wojnę wypowiedzianą moralności chrześcijańskiej. Takie postacie, jak chociażby towarzyszka Aleksandra Kołątaj, prawda z tym hasłem wolnej miłości, prawda, seks jak, jak szklanka wody, plaga aborcji która która właśnie powoduje, że, że właściwie Rosja od tego czasu nie podniosła się w sensie w sensie właśnie w tym, w tym kontekście, prawda, gdzie, gdzie rzeczywiście ta hekatomba na na życiu nienarodzonym tam rozpoczęta właśnie przez bolszewików, którzy jako pierwsze państwo w 1920 roku zadekretowali tak zwaną legalną aborcję. To jest właśnie, to jest właśnie ta wojna wypowiedziana chrześcijańskiej Obyczajowości chrześcijańskiej kulturze, moralności, która od początku stanowiła właśnie to podglebie dla istnienia rodziny chrześcijańskiej, która też, której też, na którą też wydano wyrok śmierci. I za tym szły oczywiście, tak jak wzorem wszystkich autorów polityki, tak zwanego rozdziału Kościoła od państwa, usuwanie chrześcijaństwa przede wszystkim ze sfery edukacji. To już się dzieje nas w czasie, można powiedzieć, na mocy serii aktów prawnych, tak to nazwijmy, wydawanych przez Bolszewicką Radę Komisarzy Ludowych, gdzie pod szyldem zakazania tak zwanej propagandy religijnej usuwa się religię ze szkół i generalnie ze sfery publicznej. Młodzież ma być całkowicie ateizowana. To też przypominają się tak swoją drogą słowa, takie rozpoznanie, które 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze powiedział błogosławiony prymas Wyszyński. To było rok po, po tym pierwszym złożeniu ślubów jasnogórskich i on w przemówieniu do duchowieństwa na Jasnej Górze powiedział, że Marksizm to jest doktryna, która zwisa z gwiazd nogami w dół ona już jest ona jest zbyt nieludzka żeby kogokolwiek pociągała natomiast realne niebezpieczeństwo polega na apostazji moralnej na uderzeniu w moralność którą komunizm przeprowadza pod szyldem tworzenia nowego socjalistycznego człowieka czy też nowej socjalistycznej moralności ale pierwowzorem tego to właśnie jest Rosja bolszewicka lat 20 wtedy także rozpoczyna się ta agresywna propaganda Ateistyczno. Sami mówią, że są wojującymi bezbożnikami, prawda? W 1925 roku powstaje Związek Wojujących Bezbożników. Potężna organizacja, która ma swoje oddziały republikańskie w każdej republice sowieckiej. Osobny Związek Wojujących Bezbożników jest także w Armii Czerwonej. Tam każdy, każda, każda republikańska mutacja tego związku ma swoją prasę. To jest potężna organizacja, która przede wszystkim jest adresowana na uderzenie w młodzież. Jeżeli by popatrzeć na grafiki, które w tej propagandzie wojujących bezbożników funkcjonują, to są o dziwo te same tropy, które znajdujemy dzisiaj. Prawda? Czyli przedstawienie chrześcijaństwa jako czegoś zacofanego, Czegoś, co jest, czego, czegoś, co, czego należy się wstydzić. Chrześcijanie. Wtedy pojawia się na przykład taka postać starszej pani w chustce na głowie. Dzisiaj mówią o, o moherowych beretach, ale właśnie to są, to są te takie tropy propagandowe, które wtedy właśnie w latach dwudziestych w Rosji bolszewickiej są. Można powiedzieć, szeroko animowane i szeroko propagowane. Czyli z jednej strony te uderzenie w moralność, w kulturę, w obyczajowość, która wyrosła z chrześcijaństwa, przede wszystkim w rodzinę, w młodzież, żeby przygotować, żeby ten buldożer rewolucji, właśnie ta długotrwała ewolucja wewnętrzna w dół przejechała, żeby na tym gruncie wybudować coś nowego. Tutaj moralność socjalistyczną, nowy sowiecki człowiek. A z drugiej strony, nakręcająca się spirala prześladowań Kościoła w sensie instytucjonalnym, hierarchicznym. To jest cała seria, nie ma tutaj czasu, żeby nawet pobieżnie to referować, ale cała seria aktów prawnych, które od lat dwudziestych są, są publikowane przez, przez jeszcze zarządów Lenina, a potem. To już jest w latach 30., rozwinięte przez Stalina, który także w tym sensie był kontynuatorem. On nie był jakimś zaprzeczeniem polityki Lenina, tylko był logicznym, był bardzo pojętym uczniem. A więc o wypchnięciu religii już była mowa ze szkół, ale zakaz de facto budowania, budowania nowych świątyń, zakaz, zakaz publikowania literatury religijnej zwłaszcza objęte embargiem było Pismo Święte, od tego zaczęto. I, i potem niszczenie, niszczenie no pozostałości chrześcijaństwa w sferze publicznej. Bo mówiłem tutaj o Wielkim Soborze Chrystusa Odkupiciela w Moskwie, jego zniszczenie w latach 30. przez Stalina to służyło temu, że trzeba było zrobić miejsce na nowy Pałac Rad, prawda? nowe miejsce siedziba naczelnych władz Związku Sowieckiego i plany były takie, że miało, miała to być zwieńczone taką wielką statuą Lenina, tak wielką, że miała wykraczać poza krzywiznę ziemi, aby przy dobrej pogodzie z Paryża można było widać woza rewolucji, jak mówiono w propagandzie sowieckiej. Ale na gruzach Soboru Chrystusa Odkupiciela. To było... Nieprzypadkowo właśnie wybrano to miejsce, nie, nieprzypadkowo wybrano taką symboliczną wymowę. I rzeczywiście mamy do czynienia w, i w drugiej, i w trzeciej dekadzie XX wieku w Sowietach z fizyczną eksterminacją przede wszystkim duchowieństwa i ludzi, którzy przyznają się do wiary w Chrystusa. Właśnie pod szyldem, szyldem walki z tak zwaną propagandą religijną i też wcielania w życie zasady rozdziału Kościoła od państwa. W pierwszej Konstytucji Bolszewickiej, Rosji Bolszewickiej z 1918 roku, była zagwarantowana wolność wyznania, ale także wolność propagandy ateistycznej. I w praktyce, mówiąc językiem, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, ta wolność niewierzenia miała zdecydowany priorytet nad wolnością religijną. Podsumowując, musimy pamiętać, że sługa Boży, którego osobę tutaj wspominamy, Poniósł śmierć z, z ręki systemu, który wypowiedział wojnę Bogu, wypowiedział wojnę cywilizacji, która wyrosła jako uboczny produkt ewangelizacyjnej pracy Kościoła. I jak każdy męczennik, również on, jest świadectwem, jak uczył św. Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor, że są wartości, są rzeczy niedyskutowalne. Jest prawda której blask jest ponad wszystko, której warto i niekiedy trzeba poświęcić wszystko, w tym także życie. Bardzo dziękuję.